Ostrócka Szkoła Podstawowa nr 3 świętowała. Jak zwykle w październiku ta miejska placówka oświatowa obchodzi jubileusz nadania imienia. Tegoroczne uroczystości były wyjątkowe. Po pierwsze jubileusz szkoły, po drugie w tym roku przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a po trzecie i chyba najważniejsze dla szkoły, 40 lat temu patron Ostróckiej Trójki Jan Paweł II został papieżem. Święto szkoły obchodzone jest co roku. Wpisało się w naszą tradycję, w kalendarz wydarzeń z życia szkoły, z życia uczniów. Jest to dzień bardzo szczególny, miły, wyjątkowy, a w tym roku szczególnie ważny, ponieważ nasze święto wpisało się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zostało wpisane do kalendarza uroczystości miejskich. To również moment, nasze święto, aby podkreślić wagę innych rocznic. Jest to 71. rocznica istnienia naszej placówki, 11. rocznica przyjęcia imienia Jana Pawła II, naszego patrona, i dzień ważny dla dzieci, które rozpoczęły edukację we wrześniu bieżącego roku szkolnego. Coroczny jubileusz Ostróckiej Szkoły to też okazja do uroczystego pasowania pierwszaków na ucznia. W tym roku do pierwszej klasy przystąpiła tam ponad 70 maluchów.